Nie będziemy ci się tłumaczyć, przyjeżdżamy tylko was poinformować, że ostatniego gościa, którego straciliście... Trochę jak policyjny, nie? No, tak trochę, ale mi się podoba. No, ten kogut już... Dobra, Jay, ja jadę stary do kryjówki. Coś potrzebujesz? Zajmę się przy kasynie, co? No, Rakson, proszę cię. Skąd masz tą częstotliwość? Cześć moi drodzy, z tej strony Spano, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i w kolejnym odcinku serii The Hills, moi drodzy. 12 tysięcy łapek i kolejny odcinek już jutro, moi drodzy. Pięknie się rozpoczyna te odcinki, pięknie ostatnio lecą, moi drodzy, ale teraz tak. Pięknie to zaraz nie będzie, ponieważ jadę się spotkać z Raxonem. Jakoś długo... czekał na to, znaczy ja w zasadzie długo czekałem na tego, jakieś tam prowokacje, inne rzeczy. Spodziewałem się, że ruszy czymś konkretnym, włożymy przy sobie sporo broni i wszystkie innych rzeczy, moi drodzy. A się okazało, że Rakson, Klakson, moi drodzy, chce się ze nas spotkać. No to pojadę się spotkać z moim szanownym bratem, jestem ciekaw, co się z tego wywiąże, ale no, utarliśmy mu nosa, nie? O. To? Poczekaj, Wojcie, dobra? Długo mam czekać? A nie, to nie on. O kurde, pain. Ty. Biznesmen. No. Co się przyczajasz? To dobrze wiecie, że z Raxem się widzę. No stary, na radiu naszym gadacie, no skąd mam nie wiedzieć? Dobra, to dołącz do nich, Jay. Ale ja to teraz się czuję bezpieczniej. Chłopaki gotowi do działania, ciekawie. Gdzie jesteś, Raxon? Kingu. Bo znajomi to aż tacy potrzebni, aż tak się boisz? Ja się niczego nie boję. Siedź lepiej cicho i z nim rozmawiaj, póki jeszcze ci nie wziąłem swojej obroty. Dobrze, dobrze. Jak odzyskasz wyspę Lizejską, to pogadamy. Na razie możesz siadać na ziemi, piesko. Zapraszam, Dwayne. Pogadajmy. No proszę. A ty co, powrót do przyszłości? Przeszłości? Czy jak to tam jest? Ajajaj, Harry też tak mówił. Tak? No widzisz. No co, słuchaj. Co, Raxonku? Zastanawiam się, spotkałeś androida może przy okazji? Androida? Jaki androida? Ty w komórce gadasz, co? Jak mi się włamajesz do mojej bazy. No, chyba zaraz wrócisz do przeszłości tym samochodem. Szybciej niż myślisz. Tak, dobra. Spotkałeś kogoś czy nie? Co masz na myśli? No kogokolwiek, wiesz co mi chodzi. Jakaś ochrona nadzwyczajna. A czym ty gadasz, Rex? Ja nic nie wiem. No słuchaj, nic nie wiesz, ale spokojnie, kamery miałem. A no tak, no. Cały czas byłem w tej bazie, z której wziąłeś sobie nano, no ale cóż, no. Chyba, że siedziałem za ścianą, tak to mógłbyś powiedzieć, albo dać to osobiście, co nie. Mhm. Boli cię, co? Nic. A czemu mnie boleć, słuchaj? Nie miałbyś nic, gdybym ci na to nie pozwolił. A no tak. Czyli to jest twoja standardowa gadka, nie? Że bo coś ci się nie udało, to lepiej teraz wyżyć się na młodszym bracie. Ale czemu, mamo, miałby mi się nie udać? Przyjacielu, bracie, co ty gadasz? Myślałem, że masz lepszą ochronę. Co jest? Kurza mnie to nogą, wiesz? Co to było? Zwykłe nitro. Dobra, powiedz mi. Co to mi, było, widzowie? Po co? Naprawdę się chciałeś tam zakraść? Nie bałeś się o swoje życie? Ja się miał bać ciebie, Rex? O czym ty gadasz? A czemu masz się bać mnie? No przecież, kurde. Słuchaj, ja wiem, ja się ciebie nie boję, ty się nie boisz mnie, okej, okay, ale wiesz dobrze, że nasza armia, w sensie twoi przyjaciele, pięciu twoich przyjaciół, a moja armia, to nie ma zbyt dużo uczuć. Z moich przyjaciele to chyba się o mnie troszczą bardziej, ale wiedzą, że nic się nie stanie. Ty, a czego ty się spodziewałeś, powiedz mi szczerze, po tej ostatniej sytuacji, gdy zagarnąłeś Meriwether? Że przyjdzie zapytać, czy cię tam wpuszczę. A ty się mam prosić o pozwolenie, jak będę chciał, to tam wejdę. Okej. Okay. No cóż, ale przykro mi z jednej strony w sumie, że nie poznałeś moich nowych przyjaciół w bazie, ale... Nowych przyjaciół, o kim mówisz? Ty i przyjaciele, Rax. Słuchaj, nowość. Klony to jest bardzo dobra siła robocza. No tak, bo klon ci nie odpyskuje, dlatego takich lubisz, co? Nie, dlaczego? Zresztą pomyśl sobie, co by się stało, jakbyś tu nanotechnologię przejął za miesiąc. No pomyśl. Na co mam mieć pomysł? Trafiłbyś na nowy genotyp, tak zwany, nowego osobnika, pewnej młodej osoby. Co masz na myśli? No słuchaj, oboje dobrze wiemy, że Harrymu by się nic nie stało. Harry. Gdyby został nową podstawą do klonowania. No proszę, a ja właśnie ubiło mi się o uszy, myślałem, że mnie trochę zainteresujesz tym bardziej. Że znowu cholera, co jest? No, mów dalej. Że właśnie widujesz się z Harrym Simpsonem. Z Simpsonem? Chyba tak ma nazwisko, nie? Czy jak on ma? No, Clinton można powiedzieć. Ale cóż, widuję się z nim. I po co? A po co? Bo już wiem, gdzie jest Franklin. A
Po co ci Franklin? I on dobrze o tym też wie. Rax. Myślę, że też byś chciał wiedzieć, co? Tak szczerze. Nie chciałbyś odnaleźć starego przyjaciela? Może bym chciał, ale co ma do tego... Co cię interesuje, Franklin? Jakby popatrz, bo to jest dla mnie totalnie do zrozumienia. Może mi to wytłumaczysz, to może nie będziemy sobie robić takiej przykrości. Może w końcu cię zrozumiem. Cały półświatek został stworzony praktycznie przez ciebie, na bazie twojego specjalnego rynku. Tak. A w chwili obecnej, ty zamiast się skupić na swoich mega ważnych rzeczach, nie wiem, tutaj mi pomaga, że Skorpio, bo czujesz zagrożenie. Cholera, rozbijesz nas. Nie, potem nagle zgarniasz sobie Meriwether, robisz jakieś powalone ruchy. Mhm. Chodzi mi o to, Rax, że po tym wszystkim, co robisz, ty się swoją uwagę skupiasz na marnym Harrym i na marnym Franklinie. Nie rozumiem, po co ci oni. Słuchaj, no, każdy ma swoje powody, prawda? No właśnie, ale twoje powody są totalnie niezrozumiałe, bo Harry to jest zwykły chłopak, który gdzieś sobie tam gra w kosza, a jego ojciec to jest gościu, który siedzi w Alcatraz i w zasadzie nic ci nikt takiego nie zrobił. Ty go oszukałeś, zrobiłeś z nim jakiś biznes na wielki budynek, okradłeś go z wszystkich pieniędzy, narobiłeś mu tylko koło dupy, a ty dalej musisz dobijać tą biedną rodzinę. Jak mi podasz konkretny powód, to ci odpuszczę i ci zostawię Harry'ego i Franklina. Ale słuchaj, ja nie chcę, żebyś ty mnie odpuszczał. No to o co chodzi? Ja ci też nie mam zamiaru tłumaczyć, o co mi chodzi. No to nie zdziw się, pięknego pewnego dnia dojdzie do zgrzytu między nami. No i? No i skończy się to w inny sposób niż zawsze, Rax. Ażeś mnie nastraszył. Ja ciebie nie straszę, słuchaj, tylko... Będę codziennie rano się modlić, żeby do tego nie doszło. Słuchaj, ja nie wiem, ile razy my jeszcze będziemy mogli tak rozmawiać, bo za każdym razem my rozmawiamy, potem robimy wspólnie rzecz, a końcem końców jest zawsze to, że ty mnie wystawiasz i robisz po swojemu. Rax, to się kończy powoli. Ja też będę musiał podjąć inne działania. Ja mam słabość do tego, żeby ci nie robić krzywdy. Ale w pewnym momencie to się skończy. I co wtedy? Staniemy naprzeciwko siebie i bratobójczą walkę stoczymy? Tego właśnie chcesz? Czy nie lepiej by było, żebyśmy się dogadali? Nie rozumiem, bo mamy tego wspólnego niby wroga. Chociaż kwestionuję jego istnienie przez to. Gadasz o ojcu i znowu temat umiera. Jakby ojciec był taki ważny, coś byś robił ze mną w tym kierunku, a była kolejna wymówka. Nie rozumiem, co teraz chcesz robić. Wyobraź sobie, że nie wszystko dotyczy i ciebie, i mnie, okej? Działam z Harrym, nie działam z tobą. Działam w kierunku mojego ojca, naszego ojca i działam sam, nie z tobą. I co? Harry też nie istnieje? Dobrze wiemy, że chcesz coś konkretnego od Harry'ego i go zostawisz na lodzie. No, oboje to dobrze wiemy, ale jeszcze nie mam planu na to. Pomagam mu póki mogę, bo widzę, że sam ma problemy. Bo i śmiesznie chroniarze z Quick Security zostawili go po 3 dniach. Rozumiesz? No widzisz, tylko że Harry... A po 4 prawie go zabili. Tak manipulujesz Harrym, że on do mnie nie przychodzi, ja nie wiem, o czym się dzieje, co się dzieje. Nie, powiedziałem mu, że jak chce, to żeby zadzwonił do Duane'a i mu o wszystkim powiedział. I powiedziałem mu, że to jest dobry pomysł, żeby on o tym się dowiedział. Ale słuchaj, najwidoczniej zaufał mi bardziej niż tobie. Ciekawe to jest właśnie. Ciekawe, czy wie o tych wszystkich krzywdach, które zrobiłeś jego ojcu. Ja mu już połowę z tych rzeczy powiedziałem, uwierz mi. Dalej często mi się dogryza, ale słuchaj mnie. Jakby on tak naprawdę, wiesz, czuł do ciebie takie zaufanie, bo ty mu, co ty mu pokazałeś? Zabrałeś go na misję, zabiłeś 3 osoby i na niego nakrzyczałeś. A ty co zrobiłeś? Stary, nie zdobędziesz zaufania chłopaka, który... jest koszykarzem i boisz się o swoje życie. O, proszę. Wiesz, że codziennie mu ktoś grozi? Raxon, to widzę, że ty po dziecku z Brunhildą nauczyłeś się w końcu być odpowiedzialnym człowiekiem. Myślę, że ta Brunka w końcu zmienia cię na porządnego faceta. Jak tam u niej? No, brak twojej rodzicielskiej opieki, znaczy ze strony naszych rodziców i brak dziecka właśnie sugeruje, kim ty się stałeś. Wiesz co, no mega fajnie, tylko ja nic nie pamiętam, ale no, widzę, że to gdzieś ci znowu no tak, ucieka, nie? Nic nie pamiętasz. No właśnie trudno. Nic. Dobra, słuchaj mnie. Ja, że tak powiem, dobrze, że sobie odzyskałeś kawałek tej nanotechnologii, żebyś sobie mógł, nie wiem, ją sklonować, wstrzyknąć, różnie o co chcesz. Ale powiem ci, jak taka jeszcze dobry brat, że skoro chcesz nad nią kontynuować pracę, to pamiętaj, żeby przystosować ją do swojego organizmu. Bo nie wszystkie są gotowe do tego, żeby je wstrzyknąć każdej osobie, którą spotkasz. Zabrałeś taką, która jest tak typowo pod klona. Dlatego jak chcesz, to musisz sam nad tym się zastanowić, co tam zmienić, żeby działała pod ciebie. Tak taka zwykła rada, bo wiem, że jesteś na dobrej drodze do zyskania swojej prawdy, do poznania swojej przeszłości i dobrze, niech tak się stanie. Może wtedy zrozumiesz, dlaczego jest mi potrzebny Franklin i dlaczego trzymam z Harrym i dlaczego chcę odzyskać kontakt z ojcem. Ale tylko wtedy się o tym dowiesz. Czyli co, bawiąc się w tatusia dla Harry'ego, możesz odnaleźć swoją prawdziwą drogę, tylko pamiętaj, że ty też masz dzieciaka. Nie chcę odnaleźć swojej prawdziwej drogi. Słuchaj, chcę, aby nasz ojciec powrócił, to jest raz, ale żeby to zrobić, potrzebny mi jest Franklin, rozumiesz? To w takim razie czemu ja ci nie jestem potrzebny? Skoro pomogę ci bardziej niż Franklin. Tak? No na pewno, tylko jakbym wiedział, o co chodzi, a nie, że ty zawsze do mnie gadasz, jakbyś nie wiem, dziecku bajkę pisał. Stary, ty nie pamiętasz swoich 15 ostatnich lat, więc powiedz mi proszę, po co ty mi jesteś potrzebny? Franklin wszystko pamięta i wie dobrze, dlaczego jest potrzebny do odzyskania ojca. Tak się składa, wie, gdzie on jest. Czekaj,
Czekaj. Jakbyś... Powiedziałeś to, jakby Franklin był w naszej rodzinie. Słuchaj, no twoja historia nie zatrzymała bloków. Nie gadaj, że Franklin jest z naszej rodziny. To sugerujesz powiedzieć? Nie jest. Co jest szczęście, Boże. Ale tak się składa, że kiedyś Franklin jego ojciec i nasz ojciec, prawda, byli przyjaciółmi. Tak, jest z forum, mieszkał tam, ale do czasu swojego życia, po tym jak pozbył się. No proszę, w końcu gadasz sensem, chodź. Może w końcu normalnie pogadasz, zamieniam się w słuch. Nie możesz wciąć, tylko musisz... Ale chce mi się siedzieć w twojej śmierdzącej furze. Takie owsiki w dupie masz? Tak, muszę się ruszać. No, zamieniam się w słuch, Raksen. Dobra, na czym skończyłem? Przypomnij, bo nie, czy nie słuchasz. Franklin i... Franklina ojciec i nasz ojciec. Koledzy. Wielcy przyjaciele, byli przyjaciółmi, tak? Byli przyjaciółmi, ale no... Nie wiem, czy aż takimi przyjaciółmi, żeby można ich nazwać takim tobą i mną. Mhm. Na pewno. Często rywalizowali. Często, że tak powiem, wiesz... No, rywalizowali, działali razem, współpracowali, ale stał się pewien wypadek później. Czyli Richard to dobry gagatek. Był dobrym gagatkiem, bo w podobnym stylu, tak jak ty, stracił kawałek swojej pamięci. No i poczekaj, się namówił Alzheimera i demencji. No i poczekaj, za dużo czy rzeczy nie pamięta. Chcesz powiedzieć, co? Że Richard, no w jakim jesteśmy doskonale przez ten cały czas? Nie wie, bo o tym nie pamięta. Czyli on nie wie, że jestem synem. Jak nasz ojciec zwykle ma na imię? Czy to jest istotne? Istotne, no jest moim ojcem, tak? No, co mam ci powiedzieć? No, nazywa się Klaus. Klaus. I żyje, tak? Tak. Ale, żeby go odzyskać, musimy zdobyć połączenie z Franklinem, który jest w tym momencie w Kolumbii. W Kolumbii jest Franklin. Co on tam robi? Wiedzą tylko dwie osoby w całym tym mieście. No i Richard też o tym wie, nie wiem, gdzie on to przeczytał. A Ushia? Dowiedział się o tym 7 dni przed nami. Ja nawet nie wiem, gdzie jest Ushia, naprawdę, słuchaj. Nie interesuje mnie ten człowiek. Stary, jakby nie czaję tego wszystkiego, bo mi gadasz takie rzeczy, a Ushia zbywasz, nie? Słuchaj, bo nie interesuje mnie ten człowiek, wiesz, ja nawet nie wiem, gdzie on jest. On zawsze był od nas inny i ojciec go nie kocha. Dlatego nic takiego nie wie. O niczym nie był informowany. No... Więc wracając, ostatni raz powiem, jak chcesz mi się przydać, znajdź bezpieczny transport. Jak do chcesz Kolumbii. Mi się przydać, najpierw to zmień swój ton. Jeżeli chcesz ze mną dobrze, współpracować. Jak chcesz ze mną współpracować i odnaleźć Franklina i dołączyć do naszego ojca, który wyjawi ci prawdę na temat Ushi i przy okazji mi też, bo nie wiem, co się z nim dzieje. On zawsze miał jakieś inne czekaj, plany. To chcesz powiedzieć, że zniknięcie ojca jest związane z Ushią? Szczerze? Nie mam pojęcia. Kiedy ojciec zniknął? No jakby ci to wytłumaczyć. Pamiętasz nasze spotkanie, twoje i moje, w hotelu, motelu na Davis jakieś 12 lat temu na temat Quick J? Okej. Pamiętasz to spotkanie? Wtedy, gdy dałem ci permisję na to, żeby go zamknąć w pierdlu? Dzień później go zamknąłem. No i w tym samym czasie twój ojciec zniknął. Czy ojciec wtedy był? Tak, był. Byłem w stałym kontakcie z nim, jako ja, sam jedyny. Wiedział, że jesteś na ulicy i wiedział, że trzeba coś zrobić, żebyś odzyskał pamięć, ale on chciał działać naprawdę inaczej niż ja. I zastanawiam się, co by się stało, gdybym się wtedy go podsłuchał. Ale któregoś razu po prostu za bardzo uniosłem na niego głos. No i tak się to skończyło, że następnego dnia już go nie było. Ciekawa historia, nie ukrywam. Nie widziałem go 12 lat, nie słyszałem o nim ani żadnego, nic, żadnej informacji. Wiem tylko tyle, że jest w Europie. Może być w Europie. Ale to przemieszcza się, nie możesz go namierzyć? Ty z takimi możliwościami? Słuchaj, to jest mój ojciec, nie jest mój syn. Jakby to był mój syn, to bym go namierzył. Ale jest moim ojcem, który ma o wiele, że tak powiem, większą, wiesz, wiedzę na ten cały temat. Czy czekaj. Czarnego rynku. On jest uprowadzony, czy nie rozumiem? Skoro ma większą wiedzę i nie możesz go namierzyć, to tak jakby się sam przemieszczał. Tak. Mam wrażenie, to dlaczego jakby... nie chce się z nami skontaktować? Mam wrażenie, jakby, nie wiem, działał przeciwko nam. Bo bardzo dużo rzeczy się sypie ostatnio, ale to może tylko moje przeczucie. No nic. Powiedziałem, stary, to co chciałem powiedzieć. Odzyskamy Franklina, znajdziemy ojca. To jest warunek, dlatego teraz mi tak zależy na Harrym. Jak chcesz, to się wtrącaj, ale proszę cię, nie zepsuj zaufania z jego strony do ciebie ani do mnie, dobra? To jest ważne. Nie chcę się wysługiwać, Harrym. Uważam, że ten młody za dużo przychodzi. Nie będziemy się nad nim wysługiwać, na pewno nie. Chcę mu dać tylko do informacji, że jego ojciec żyje i zrobię wszystko, żeby się spotkali. Bo a wiem, że zabije każdego, który go naruszy. Proszę bardzo, można do niej strzelać. Nie mówię tylko o tobie, mówię, że każdy, kto skrzywdzi Harry'ego, skończy na... Wiem, dobrze. Też to obiecałem, jak z nim gadałem. Dzięki temu, że przejąłem transport jakichś dwóch Kolumbijczyków, dowiedziałem się, że Franklin jest w Kolumbii, ale mają tam swojego szefa, jakichś dwóch braci. Oni kontrolują wyspę, no i to nie są ludzie, z którymi można negocjować. Tyle. Ale nie mam na to pomysłu, szczerze. Naprawdę nie mam pomysłu, bo jego armia jest... No, inaczej. Większa. Wiem, jak tego gościa dorwać. Jak niby? Weź mnie i moich ludzi. Ta, i co? Szybkie, sprawne uderzenie, mamy wprawę w tym. Z całym szacunkiem, ale myślę, że z takim, że tak powiem, no wiesz, z taką osobą to nawet sobie by moja armia nie poradziła, której mam naprawdę... Ale ja nie mówię o wielkiej konfrontacji. Ja, Robert,
Wystarczymy do tego. I ty. Kto? Ja, Robert i ty. Kim jest Robert? Pain. To jest Robert? To jest Robert, no. To nie z Europy? A ja wiem skąd on jest, ale wiem, że jest konkretny. Tobie chyba też. Jak chcesz się go pozbyć, to lecimy tam we dwoje, albo nie lecimy tam w ogóle. Boisz się Roberta? Nie boję się Roberta. Słuchaj, chcemy go zabić, tych dwóch śmiesznych braciszków, to musimy współpracować jak bracia. Ja go w ogóle nie znam. W sensie wiem, stary, odnajdę się w tym, nie? Jakby będę w stanie z nim współpracować, ale wolałbym, żeby to była misja nasza, a nie czyjaś. Z takim ci proponował jeszcze zabrać, nie wiem, uszyję ze sobą i co, chciałbyś? Bo ja nie. Dobra, wszystko pięknie, prawie mnie kupiłeś, ale... Nie chcę cię kupować, gościu, tłumaczę ci, bo poprosiłeś. Nie chcesz mi wierzyć, bo mi nie wiesz, ale nie wtrącaj mi się na drogę z Harrym, bo chcę spotkać się z Franklinem i tylko na tym mi zależy. A ty Meriwether? No, Po co to zrobiłeś? Nie mogłeś mi powiedzieć? Może bym odpuścił. Nie, chodzi mi o to, że po prostu Meriwether kontroluje większość wpływów oraz przypływów do miasta. Wiesz, Meriwether już nie ma, wiesz o tym. No wiem, kontrolowali jakieś przyloty, odloty i właśnie dzięki temu, że odzyskałem ten hangar, mogłem przejąć Kolumbijczyków. I to był plan od samego początku, żeby to zrobić. Powiedziałem, że ktoś z otoczenia Franklina może się pojawić w mieście, bo wiedzą, że to jest gringo, prawda? A ściskają? Oddałeś Kayo Perico komuś. Komu to oddałeś? Nie mam pojęcia. Nie są przyjaźnie nastawieni z tego, co widzę. A co? Nie pozwalał ci wjechać na wyspę? Przywitałem go bardzo ładnie. Co mu zrobiłeś? Złamałem mu nos. I co dalej? No nic, zastanawiam się, co będzie dalej. No i dziwisz się, że jest wrogo nastawiony do ciebie? No wiesz, inaczej nie nos? Chciał mnie wypuścić, kurde. Myślałem, że jestem mojego braciszka na śniadanku, a skończyło się oczywiście czymś innym. No to słuchaj, no jak cię będzie nękał, no to dwa słowa i tę wyspę zyskam, bo jakby, wiesz, mi na niej nie zależy, ale jak chcesz, to nawet ty sobie możesz się przejąć, może ci się przyda. Słuchaj, inaczej. Pomyśl nad tym, bo to jest naprawdę fajne miejsce, ale przejem lepszy już, nawet nie w tym mieście. Dobra, załatwij spotkanie z tym gościem. Którym? Z tym od Kayo. No dobra. Kiedy wylatujesz do Kolumbii? Nie planujesz, nie ma opcji, na razie, za parę miesięcy. Najważniejsze teraz jest to... Przekaż Harremu, albo nie przekazuj mu bezpośrednio, że będzie, że gadaliśmy, bo on... Nawet lepiej by było, jakby myślał, że walczymy ze sobą, chociaż to nie jest wcale żadne kłamstwo. Po prostu niech ze mną porozmawia, bo ja nie będę za nim latał i gadał mu jedno, a będzie robił drugie. Żygam tym już. Chciałem się jeszcze ci powiedzieć, że nie tylko Harry potrzebuje ochrony. To potrzebuje. Jest taki problem, że ostatnio ich kumpla... jakiegoś salonu tam, nie wiem, dla ciężarówek porwała jakaś holenderska mafia. I oczywiście dzielni przyjaciele Harry'ego razem z nim na czele polecieli go odzyskać. No i braciszek Harry'ego, w sensie kuzyn, Mateusz, strzelił do gościa z tej mafii i postrzelił go dwoma strzałami w klatkę piersiową. Zabił go? Tak, tylko że on chyba o tym nie wie. Będą szukać. Ostatnio był zamach na jego życie. Z jakieś, nie wiem, kilka dni temu gdzieś w okolicy lotniska Sandy jechał samochód Matiego z dwoma gościami z Hoodu. Nie wiem, czy to był ukradziony samochód, czy po prostu pożyczony, czy Matej im go pożyczył, ale obie osoby, które jechały tym samochodem, zginęły. Był po prostu na nie zamach i policja do teraz nie wie, kto to. Dlatego jak chcesz naprawdę coś działać, to pomyśl nad tym, żeby zapewnić im ochronę, bo są w naprawdę dużych tarapatach. To nie Harry do mnie przyjdzie. Gang gangiem, ale to jest mafia. Oni się nie będą pierdzielić. Słuchaj, ja się już przestałem w to bawić. Słyszałeś, co teraz robię pewnie. No słyszałem, ale jakoś to wiesz, nie intrygowało. Być nie chcę w tym przeszkadzać, że tak było. Dasz mi cel? Albo Harry mi da? Wezmę ludzi? Dam ci lokalizację, gdzie ci doszło do podstrzału. Może znajdziesz jakieś poszlaki i uda się zlokalizować tą mafię. Pozbądź się ich tak, żeby po prostu Clintonom się nic nie stało, bo są w niebezpieczeństwie. Będziesz potrzebował mojej pomocy, albo nie wiem, wojska, czegokolwiek, to... Najpewniej Harry do mnie przyjdzie. W magazynie. Niech do mnie Harry przyjdzie. Ogarnę to. Zobaczymy, Raxon, ile jesteś wart. Na pewno więcej niż twoje spodnie. Nienawidzę go. Boże, jak ja go nie lubię, moi drodzy. Ale to jest Rax, kurde. I właśnie to jest to, że on ma sztukę manipulacji opanowaną do perfekcji. Co się dowiedziałeś? Na razie nic sensownego, poza tym, że Harry ma problemy. No to jest jakie? Harry Clinton, syn naszego kumpla. Okay. Clinton? Ten, co gra w kosza. Jakaś holenderska banda szukają młodziaków. Słyszeliście o czymś? Nie. Nie? No to jak coś usłyszycie, to byłoby dobrze. Eksterminacja, czy ich porywamy? Najpierw zlokalizujmy, potem uderzymy jako pierwotni. Natomiast, dobra. Teodor. No? Potrzebuję, żebyś poobserwował młodego Clintona. Nie ma problemu. Podobno jego koleżka Mateusz to jest syn brata Franklina, Antona.
postrzelił jednego z nich. Takie info dostałem. Ile okay, w tym prawdy, okay, nie wiadomo. Raxon może używać nas do swoich celów. Jakby nie wierzę mu totalnie w to, co mówi, ale z drugiej strony kilka rzeczy mi się łączy. Więc dobrze by było... Może młodemu wizytę. Nie składaj mu wizyty, obserwuj go. Do czego ci jest potrzebny Rax? Do niczego jak na razie. Ty to może w końcu byśmy go walnęli w czapę tak porządnie, co? Jestem za. Chciałbym go przycisnąć. Kilka rzeczy z niego wycisnąć takich, które nie daje mi spokoju. Takiego człowieka nie przyciśniesz, wiesz o tym. Może jednak? Trzeba częstotliwość zmienić, wiesz o tym. No. Przebił się bez problemu, albo ktoś nas sprzedał. Stawiam, że bardziej ktoś nas sprzedał. Tylko kto? Myślałem, że mamy samych zaufanych ludzi na tej linii. Szczególnie, że Salso się opiekuje stary, tym radiem. Stary, z tego co kojarzę i co pamiętam, to wpuściłeś kogoś obcego na linię. Podałeś częstotliwość komuś i ktoś obcy tu wszedł kiedyś. Ushia. Nie pamiętam tytułu. Ushia. Myślisz, że Ushia by to nie, zrobił? W sumie mi się to teraz nie gryzie totalnie, jakby. Rax jest anty-Ushia. Bracia Hills mają problemy ze sobą, no. Kto to by pomyślał, no? Trudne sprawy. Właśnie nie umiem tego pojąć, bo wszystko to, co się działo wcześniej, to było jakby działanie Raxona i Ushii, a teraz jest jakoś inaczej. Zmieniło się coś? No nie wiem, Rax nie chce w ogóle z nim gadać. Lekceważy go, a Ushia błądzi. Ale zarazem Ushia też robi jakieś swoje dziwne ruchy, nie kumam tego do końca. Słuchaj, jest was trzech i każdy ma swoje jakieś biznesy. Rax, nie wiem czemu, cały czas grzebie i kombinuje tak, żeby ciebie poniżyć. Nie wiem, czy potrzebuje pokazać dominację nad tobą, czy nie? Nie wiem, ale rzeczywiście coś w tym jest, że Ushia jest jakiś inny. Nie wiem, jest durny. Nie wiem. Co definiujesz przez inność? Definiuje to, że jest głupi. Okay. Popatrzcie, Rax działa, cały ten market, który funkcjonuje, to jest dzieło Raxa. Ja podobno jestem gościem, który wymyślił cały ten syf z tą nano i tymi innymi rzeczami. Cały ten projekt, wszystko to byłem ja. A Ushia? To jakiś pionek w naszej grze, nie czaję tego totalnie. Ja ci mam przypomnieć, że on tym sterował praktycznie od początku i sterował tym dobrze. O, ale wszystko wychodzi na to, że Rax mu w tym pomagał, dlatego szło to dobrze. No oczywiście, że mu w tym pomagał, bo miał w tym swój interes, jak zwykle. A teraz co steruje dobrze, Ushia? Steruje czymś dobrze? Jedynie taksówki, samochodem. Taksówki chce robić właśnie. Kurde, nie wiem. Nie wiem, chłopie, powiem ci tak, twoja rodzinka jest mocno powalona. Macie taki tutaj plot twist i takie zagadki. Nie wiem, czy nawet sam Sherlock Holmes by to rozwiązał. U was nic nie jest kuźwa proste, ani nic się nie klei, nie? To jest najgorsze w tym wszystkim, żeby jakoś to powiązać. Albo jeszcze nie odkryłeś wszystkie elementy puzelków. Ten, ale jedna rzecz. Masz powiązanie z jakimiś kolumbijcami tutaj, czy jak to się mówi? Kolumbijce? Ale no co, coś? Ja? Ten, ta. Ja mam z Kolumbijczykami? Jasne, że mam Kolumbijczyków, no kopię. Jakbyś mógł wypytać swoich ludzi, czy gdzieś tam w tej południowej Ameryce mają niejakiego Franklina Clintona. Czy gdzieś to nazwisko gdzieś się tam obiło uszy. To wtedy tylko zweryfikuję, czy Raxon mówi prawdę. Jasne, nie ma problemu, mogę. Miejcie na uwadze to, że to nazwisko jest chyba jednym z najbardziej poszukiwanych obecnie, nie? Żeby mówić o tym cicho, to trzeba dyskrecję zachować przy tym. Ale słuchaj, to co się dzieje, wiesz, tu, to może być ciche, nie? Ten, co się naoglądał Harry'ego Pottera. Masakra, tego imienia nie można wymawiać. No temat tabu, no co ja ci powiem. No ale pomyliłem się, stary. Chłopaki, jak już jesteście, to w sumie jest jedna fajna akcja. Jadę tam tutaj do klubu zaraz. Czeka na mnie... Nie, do klubu. Tam taki jest, jakiś z komedią, taki wiecie, niepozorny. A, ten! Mhm. Tam, gdzie mają tego z tym perzysą. No. No właśnie chodzi o to, że zgadałem się z szefem jednej firmy. Będę chciał go przycisnąć. Idziemy wklepać. Dobra, pasuje. No, potrzebuję kilku karków, a tu jeden taki stoi łysy, przyda się. Drugi w ogóle z boilerem na wierzchu, wieśniak. Akurat! No, moi drodzy, tak to wygląda. I dwóch biznesmenów, czyli my. No, dokładnie. Ale ty też marynarkę chyba po starym kupiłeś. Po twoim. Nie wiem jaki jest, podobno żyje. Tak? Kurde. Rex mi dzisiaj powiedział, że mój ojciec żyje. Znowu. Ciekawe. Będzie szukał ojca z mlekiem? No mam nadzieję, że wróci w końcu. Bo jestem, pić mi się chce. Może kolejka długa. No może. Może nie ta krowa. Rację. Moi drodzy, powalona ta rozmowa z Raxonem, ale no co ja poradzę. No Raxon jest specyficznym gościem. Tak swoją drogą. To jest coś takiego w Raxonie, że nie wiem czemu ja mu ufam w to co mówi na przykład dzisiaj. No naprawdę, to trzeba zawsze brać przez palce to są. No wiem, ale jakoś nie wiem. Coś tym jest cholera dzisiaj. Nie wiem, tak Raxon potrafimy zmanipulować dobrze, no. Ale co jeśli to nie jest manipulacja, kochani? To tu robimy dokładnie, powiedz mi? Może tu stanę. Mam biznesowe spotkanie. W kim?
Z pewnym biznesmenem. Serio? Tak. Właściciel taksówek tu będzie. Muszę go przegadać. Co? Aha, ty dalej w te taksówki brniesz? Tak, chcę przejąć monopol. Dlatego chciałem się, ugadałem się. Mam, dobra, jest. Co to masz? Co za pałka? Tak, co? Batona! Pokaż to. Przenośny tłumacz. No dobrze, tak będzie trzeba coś przetłumaczyć, to cię zawołam. Ale najpierw chcę z nim na spokojnie pogadać. Jasno. Może uda się konkurencję słownie wygryźć. Mam nadzieję. No nic, widzowie, mam nadzieję, że się dogadamy. On za chwilę powinien przyjechać. A jeżeli się nie dogadamy, to zmienimy strategię. Mam nawet kilka pomysłów, jak użyć pierwotnych, moi drodzy. To się z Jacobem spotkam i Jay w sumie jest u nas. Znaczy pierwotnych. Chodziło mi o starych pierwotnych. Chodźcie. Byliście tu kiedyś? Nie. Idę się rozejrzeć. Nie jestem fanem komedii, wiesz? No, ale dzisiaj ma być jakiś stand-uper tu. Ale czy będzie? Co, Raksa znowu spotkamy? Być. Może na backstage'u siedzi jeszcze. Idę na górę, stanę w razie, bo. Dobra, śmiało. Kurde, częstotliwość trzeba zmienić. Panowie, póki jesteśmy sami! 862! Ja też tę sławkę zmienię, moi drodzy. 862. Dzień dobry. Czek. Wszystko działa? Tak. Jay, jakbyś mógł stanąć tu przy mnie, stary. Będę twoim dzisiaj szefem. Panie, ale my dopiero występ mamy za 10 minut. Ale ja mam wiele z występ. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat żartów. Żart. Co to jest żart? Wszystko jest bardzo jasne. Gdy wpiszemy sobie synonimy żartu. Synonimy żartu to jest zbitki, figel, kawał, psikus, a wygłup. Dobra, widzowie, czekamy na tego gościa, siedzimy jak szefo. Do skitu siedzimy jak szef. Prima aprilis to nazwa pochodząca z języka łacińskiego, oznaczająca datę 1 kwietnia. Zatem dzień żartu przypada na sam początek kwietnia. Tego dnia dozwolone jest celowe wprowadzanie w ten dzień błąd oraz mówienie nieprawdy. Oczywiście wszystko tutaj, zgodnie z tradycją prima aprilis, opiera się na robieniu z siebie żartu. Czy możemy zmienić stand-upowicza? Nie, plec sobie uspokoić. Proszę go, opaki zdejmijcie, bo ja nie wytrzymam. Kontynuuję. Posada. Co? Norwidzisz ja czy ty? Na rosyjskie. To teren etapy Rysji. Zamieszczenie warowki. Już go biorę, bo łysy podrywa barmankę. Już słusznej. Zamieszkiwanie przez kup zamieszników. Często otrzymany własną pasą lub innych fortyfikacji. Wynieś go z tej sceny? To. Możesz ich zdać, stary. Mam ich zabić? Patrz, gruby usiadł. Poczekaj, ogłuszę ich. Nie, Teodor. Pain to zrobi, no. Pain ma sprzęt. Dobra. Pałę ma, chowaj tą pałę. Ty, ale dziadka mogę zostawić. Dziadia, żyjesz? Dziadia. Dziadek akurat był śmieszny. Dawaj, dziadek. Czekaj. Dobra, wstałem, katam już. Dawaj nam pałę, ja tu mam listem. Listem mam. Samowi garbata baba bez kolana. Nie, czekaj, nie, na no to co, jak się wita garbata baba bez kolana? Jak? Siemano kolano. Co pierdziele. Dawaj jeszcze, dziadek. Dobra. Czekaj, ja tam myślę. Załatwione. Zobaczcie, czy ten gościu przyjechał, czekam na niego. Wychodzę na dwór. Co lubi mandaryna? Pan przestań podrywa się barmankę. Na pewno nie pomarańcze, bo woli mandarynki. Dobra, widzowie. Macie tu darmowy występ starego. No, a bo co robi Edyta w szpitalu? Zatkała się w kiblu. Jedyne co widzę to białego Volkswagena. A tamten gość to co tak stoi jak tupa w dropie? Stale lepucho! Wyzywam cię na pojedynek. Co robi ten grubas na tej scenie? Na pewno nie opowiada kawały, bo sam jest gruby. Dobra, czekajcie, dawajcie jakieś puncze. We dwójkę, jedno na drugiego. Zróbcie show, panowie, kto lepszy kawały będzie miał. Dobra, dla pana jakiś szampanek? Ja podziękuję na razie. Co robi ten gruby w kiblu? Zatkał kibel. Ale suche, wewe. Jeszcze robisz tyle dziadek w urzędzie? No co? Kominiarka. Co? Dobra, teraz moja kolej. Co robi gruba z kiblu? Eksploduje! Nie, nie. Jeszcze robi doktor na polu minowym witaminy. Nie kumam, ale dobra. Lecimy dalej. Co ja robię na polu? No na pewno nie oram, jak ten grybas. Tak. Dobra. Freestyle, teraz leci. Gruby wraca do kebaba, a kebab jest samym mięsem. A?
Czemu mnie to śmieszy? Dziadek, masz schizofrenię. Wynoś się stąd, bo już zapomniałeś, gdzie jesteś. Ja mam schizofrenię, a ty jesteś gruby, bo masz otyłość trzeciego stopnia. Masz schizofrenię, dziadek. Wynucha stąd, bo ci zaraz pokażę, gdzie raki zimują. A wiesz, gdzie kebab zimuje? Gdzie? W moim żołądku. O nie. Uważaj, bo cię wyślę do domu starości spokojnej. Masz zespół niespokojnej starości. A ja ciebie do dietetyka wyślę. Masz zespół niespokojnej starości. A ty masz otyłość. Jesteś otyłość. Panowie, wiadomo coś, bo tutaj zaraz kurde nie wytrzymam. Ty dwa, jeden zje drugiego. Dobrze, pić sobie. Póki co spokojnie, chociaż mam takie zwyczaje. Robię się głodny. Jeszcze raz? Co tam jest ciekawego? No, szkoda gadać, stary. Czuję się, jakbym w szkole był. No, co robi gruby w barmanie? Pane, żeby gruby chudego nie zjadł. No, o co mi chodzi? Na pewno nie pije alkoholu, bo woli Coca-Colę. Ja cię, ja zawsze ja się dam. W końcu coś się dzieje sensownego. Jest, chodź tu. Jestem głodny. A pasek ryby mnie bije! Chodź tu! Tak sobie ostatnio myślałem, żeby tu postawić oktagon. Stój, bo nie nadążam! Stój, bo nie nadążam! Jechało szare auto. Dobra, to dobra, weź się ty grubasu, wywalcie już. Dobra. Pain, idź z tą pałą tam. Dobierz się, bo tu gość przyjdzie już. Chodź tu! Ale ja dobra, widzowie, przychodzi ten gościu. O Jezu, za kulisami się dużo dzieje. Wypatrzcie, tylko pani z tego wyjdzie. Jak tam? No nie wiem, to trzeba tu przyjść, nie? Kurde, nie? No nie wiem, te występy mnie trochę ten... skorbiły, ale zaraz powinien być ten gościu. A pasem moja chłopa. Ten. Ja go przycisnę, nie? Mhm. Ale jakby coś nie wyszło, to trzeba zagadać z Jacobem, żeby zajął się taksówkami, tymi innymi na mieście. Chodzi. Dobra, Jay, daj nam pogadać. Tam do tych dwóch panów. A w zasadzie do jednego. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę usiąść. Cieszę się, że udało się pana wyrwać, panie Williams. Nie ukrywam, że to... Znalazłem czas w grafiku. Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo cenne spotkanie. Dwayne Hill, miło pana poznać. Miło również. Jak dobrze wiemy, ja dobrze wiem, prowadzi pan jedną z największych firm tutaj w mieście. Korporacja taksówek, taksówkarska, czy jak to nazywacie. No nie powiem, no bardzo dobry biznes i... Nie wiem, czy mnie pan kojarzy, ale ja prowadzę na przykład Quick Security. A no, kojarzę. No i w ostatnim czasie, nie ukrywam, interesuje nas również transport. Wspólnie z moim bratem zaczęliśmy inwestować w owy biznes, zakupiliśmy już pierwsze taksówki. I żeby tutaj załagodzić jakąś niezdrową konkurencję i inne rzeczy, właśnie chciałem się z panem na osobności spotkać, kiedy, że tak powiem, nasze taksówki z Niemiec się wyruszają na miasto. Się pana dopytać. Czy jest szansa może nie robić z tego jakiejś konkurencji, tylko się wspólnie dogadać na przykład na takiej płaszczyźnie, jakiej jesteśmy. Okej. Okay. To znaczy się, ja bym to widział tak. Pan już jest kilka lat w tym mieście, prawda? No, nie myślał pan o zmianie stanowiska? Nie no, gdzie, proszę pana, tą firmę mam po ojcu. Jeszcze moje dzieci też mają przejąć po tą firmę no to... po mnie. Zróbmy inaczej, ja panu zapłacę fajne pieniądze. Załatwię panu tak, że pan nie będzie musiał pracować do końca swoich dni. Weźmie pan, że w dobrym domu, z dobrymi samochodami, z dobrą kobietą, ale odpuści sobie pan tą firmę. Po co ma dlaczego się pan męczyć? Dlaczego aż tak panu na tym zależy? Jesteśmy biznesmenami, prawda? Pan już swoje przepracował, ja jestem młody i chętny do pracy. A pan wygląda na zmęczonego. Myślę, żeby to było duże ułatwienie dla pana, jak pan to po prostu dostał dobrą część gotówki i na przykład część małych udziałów miesięcznie, żeby panu się pieniądze odkładały. Natomiast resztę dam pan mi. Chodzi o to, że no już pan ma wyrobioną markę i mi będzie na pewno ciężej się wbić, ale mogę panu zagwarantować, że pan nie będzie musiał nic robić i będzie pan dostawał procent z całego obrotu. Czyli dalej sobie pan jakby prawa do tego. Panie Dwayne, to nie jest tak łatwo odpuścić, to jest rodzinny biznes, to jest pamiątka po moich rodzicach. Ja rozumiem, ale już chyba czas najwyższy przestać, nie? No ile można robić jedną rzecz. Dlatego przychodzę jako pana wybawiciel. No póki co to dobrze się trzyma ta firma, dobrze ja się trzymam, także no nie chciałbym odpuszczać. Proszę to przemyśleć. Nie musiałby pan robić nic, a dostałby pan pieniądze. No, o jakiej sumie gadamy? No to zależy, jaki jest utarg. Ma pan monopol. No. Do czasu. Utarg jest bardzo duży. O jakich sumach mówimy? Kilkunastu milionach, proszę pana. No tak, ale musi to pan rozbijać na pracowników, ubezpieczenia, inne rzeczy. No tak. Mówimy o miesięcznym utargu, tak? No to nie pan posłucha. 10% dożywotnie pan będzie dostawał co miesiąc.
za nic nie robienie. Ale to jest jedna okazja, w której pan może się ze mną zgodzić. Bo ja nie będę jeździł po panu i pana prosił. 10% spisany na umowie dożywotnio do usranej śmierci jako emerytura. Ile pan ma lat? Ja mam 43. No. No to nie chce pan pomyśleć, że resztę swojego życia dostaje pan 10% z tych kilku milionów? Czy to jest dalej ogromna suma? Miesięcznie za nic nie robienie. Może pan jeździ po świecie, może pan, nie wiem, siedzieć na kanapie, oglądać jakieś życie gangstera czy coś w internecie. No, proszę pana, jestem tak zżyty swoimi pracownikami, tak mi się dobrze to prowadzi, że za żadne pieniądze nie zachowamy pracowników. Pracownicy zostaną, ten, to pan zmienia posadę, a pracownicy zostają. Chodzi o to, że chcemy stworzyć coś więcej, a niestety pod obecnym jakby nazwą nie możemy tego dokonać. A pan ma tutaj pracowników, a ja mam też partnerów z innych miast, inne możliwości, plus nasza firma ochroniarska, która zapewni bezpieczeństwo dla wszystkich przewoźników. Moglibyśmy się dogadać. Myślę, że to jest okazja nie do odrzucenia. No bo jakby pan odrzucił, to nie ukrywam, no. Wtedy za taką ochronę musiałby pan solidnie zapłacić. No ale wie pan, jak to jest. Ludzie mogą robić jakieś głupie rzeczy z taksówkami, nie? Jednak kiedy nasza naklejka jest na taksówce, to ktoś pomyśli 2-3 razy, co nie? Zanim coś zrobi. No, proszę pana, no... Ciężko będzie, nie? No. Powiem jak panu mówiłem, tak. No, to jest firma moich rodziców też, ja to przejąłem. No nie wiem, nie chciałbym tracić tej posady jednej. Powiem panu tak. Jak biznesmen biznesmenowi. To jest oferta nie do odrzucenia. Gwarantuję panu, że każdy późniejszy dzień będzie coraz gorszym dniem w pana firmie. Aż w końcu pan sam do mnie sam przyjdzie na kolanach. Będzie błagał, żebym ofertę, którą panu teraz przedstawiłem, przedstawił ponownie. Tylko, że ta oferta jest aktualna tylko dzisiaj. W tej chwili, jak tu siedzimy razem. Potem ona przepada. Jeżeli panu upadnie firma, to ja już nie będę mógł pomóc. Mówię teraz o momencie teraz, o którym rozmawiamy. Więc jeżeli pan chce się ze mną dogadać, musi pan podjąć decyzję teraz, w tym momencie. Ja wiem, że to jest mało czasu, ale tak się podejmuje najlepsze biznesy w swoim życiu. Na spontanie. Także niech pan jeszcze pomyśli te 2-3 minutki. Myślę, że już znam odpowiedź. Dziękuję panu za rozmowę. Myślę, że stracił tylko czas. Panie Williams! Myślę, że skończyliśmy rozmowę. Jest pan pewny tego, że chce pan odejść od tego stołu? Jestem pewny. Dobrze, panie Williams. Spotkamy się ponownie. No nic, panowie. Próbowałem miło rozmawiać, ale to chyba nie jest mój dzień na miłe rozmowy. Co, Payne? Kelnerka obrobiona? Możemy się zwijać? Barmanka. No, może wychodzić tego lecieć. Ja już swój numer mam. Dobra. Jay, nie dogadałem się z nim. Co jest? Jay! Cholera! Grupo. Weź nam, ktoś nam wchodzi. Ty, kto to jest Jay? Cholera, zaladę, niech się pan chowa! Pieprzeni. Cholera, co to było? Ja wiem. Ty, kto to jest? Nie wiem. Ty, to jest Connor. Connor? Czekajcie. Connor, to ty? No, koniec. Connor, co ty robisz? Serio, chcesz to tak rozwiązać? Oddaj się lepiej, zanim wystrzelam cię. Connor, serio, chcesz to tak rozwiązać? Przestań mi strzelać. Jeżeli do tego mnie zmusisz, to tak. Ja cię zmuszę, to ty na mnie napadłeś. Odłóż broń. Czekajcie panowie, nie idźcie dalej. Connor! Nie musi wcale się to tak kończyć. Możemy się dogadać, mamy wspólnych wrogów. Nie ma opcji, Dwayne. Mhm. Twój koniec. Dogadajmy się, Connor. Dwayne, poddaj się. Znaczy ja ciebie... Gaz panowie, cofamy. Do tyłu, cofaj. Cholera. Dawaj, do tyłu, cofaj, na zaplecze. To są jakieś drzwi, dawajcie, osłaniam. Ja osłaniam. Idziemy. Cholera. Jest tu jakieś przejście? Nie wiem. Cholera, zamknięte drzwi. Jesteśmy w pułapce, musimy się przebić. To się przebijamy. Cholera, macie jakiegoś Glocka? Mam. Dobra, widzowie, musimy się przebić. Dobra, dawać ich! Gdzie idziemy? No nic, musimy się przebić, cholera! Dobra, widzowie, Connor, no trudno. Już nie ma ratunku, no to. Trzeba ich wszystkich sprzątnąć, Payne. Jasna sprawa, da się załatwić.
da się zrobić. Connor, idę po ciebie! Dobra, idę z prawej. Na zewnątrz, bo tu... Connor! Został sam, został sam! Dostał. Dostał. W aucie siedzi. Biorę go. Bierz go. Connor, i po co ci to było? Mogliśmy się dogadać. Mogliśmy się, cholera, dogadać. Już nie można. Nie mamy czasu, panowie. Zabieraj go po prostu. Dawaj, Teodor, bierz go na plecy. Bierz go, do bierz go, bierz go. Zbijajmy się, bo tu zaraz będzie mnóstwo policji. Ale jazda, widzę. Dawaj, Dwayne, pakuj się do swojego Mercedesa i się zbijesz. Idę. Pakuj mi go do bagażnika. Albo bierzcie go do siebie. Bierzcie go do siebie. My go weźmiemy. Załatwione. Co to, stary, miał być? Pani go już nie popuści, wiesz o tym? No wiem. Dawaj. Gdzie jedziemy? Na wybrzeże. Porozmawiać sobie w stosownym miejscu, wiesz? Dobra, jedziemy za tobą. Ale on ginie. Na tamę, na spokojnie. To ja myślę, że to jest dobre wyjście. Tam najczęściej giną ludzie. Patrz, otworzyło mu się, nie wierzę. Widziałeś to? Mhm. To trzeba być pejny, żeby mieć takie szczęście. Racja. Stary, nie podoba mi się to. Czemu on akurat? To było ryzykowne. Czemu nagle Connor się pojawił? Po takiej długiej nieobecności? Nie wiem, ale coś ten taksówek miał z nim wspólnego. Czy pojechał Payne? Tam dalej. Prosto? Przyparkuj auto. W razie, bo wiesz, wolę dmać na zimno. Bierzemy go na dół? Co? Connor! Dlaczego? Myślę, że po ostatnim razie coś zrozumieliśmy we dwójkę. No, jak myślisz? Czyli myliłem się. Wiesz, że musimy to zakończyć w takim razie. Nie mogę pozwolić na kolejny raz, że się wymigasz. Chociaż ostatnio było blisko. W takim razie rób swoje. Ale pamiętaj, Dwayne, nie tylko ja jestem. Kim? Nie kim, a kto będzie próbował cię dopaść. Ty, a co ty masz w ręce? Dwayne? Tak? On miał nadajnik. Typowe. Czyli mamy mało czasu. Payne, przygotujcie się, będziemy mieć towarzystwo. Dajcie mi się mi się z nim pożegnać. Co by nie było, mamy też dobre wspomnienia, prawda? Może i tak. Szczerze myślałem, że to inaczej się skończy między nami, a nie pozostawiasz nam wyjścia. Szkoda, bo jesteś kolejną osobą, która mogła wybrać inaczej. Ale ja nie będę już nosił więcej twojej krwi na moich rękach. Słyszysz? Słyszysz ten dźwięk? Słyszę. Dlatego Connor, dzięki za wszystko. Ale to koniec. Do zobaczenia w piekle. Jay! Co mamy, towarzystwo? No właśnie, Helkę zastrzeliliśmy. Nie. Jeszcze zaraz będzie druga. No, nie słyszysz? Co się dzieje? Tam. O! O kurde! Dobra, spadamy! Silnik zdjęty i kierowca. Spadamy! Cholera, jedną z drugiej strony. Jedźmy i go odetniemy. Dobra. Jedziemy. Tylko, żeby Mercedesa nie zniszczyli. Co to było? Byłby rekord posiadania auta, nie wiem. Kurde, szkoda mi, stary, tego Connora. Co to za cień? Nie wiem. Nie gadaj. No już wiem. Nie gadaj. Co to było? Nie wiem, helikopter jakiś kolejny. Dobra. Ja mam farta tych Mercedesów. Ty, tracę moc. To nie, niemożliwe, że to auto się zepsuło. Ciśnij. Cholera!